Z Watykanu popłynął dziś apel o pokój na całym świecie. Pokój nie może być oparty na równowadze zbrojeń i wzajemnym strachu, podkreślał ojciec święty Franciszek. Bazylikę świętego Piotra wypełniły dziś afrykańskie śpiewy i tańce. Ojciec Święty modlił się dziś ze wspólnotą Kongijczyków z Rzymu. Msza Święta była sprawowana w dniu, w którym papież miał przebywać w Demokratycznej Republice Konga. W trakcie tej wizyty apostolskiej Ojciec Święty planował także odwiedzić Sudan Południowy. Została ona jednak przełożona z powodu jego problemów zdrowotnych. Chrześcijanin niesie pokój, bo Chrystus jest pokojem. Po tym rozpoznaje się, że należymy do Niego. Ojciec Święty modlił się o pokój i pojednanie, jak mówił w tak zranionej i wyzyskiwanej Demokratycznej Republice Konga. Wezwał też do modlitwy o to, by chrześcijanie byli świadkami pokoju, zdolnymi przezwyciężać każdą nienawiść i pragnienie zemsty. Cari fratelli e sorelle. W samo południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Z placu świętego Piotra po raz kolejny popłynął dziś apel o pokój. Módlmy się dalej o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Papież apelował też do przywódców państw i organizacji międzynarodowych, aby zareagowali na tendencję do podkreślania konfliktowości i kontrastów. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti. Świat potrzebuje pokoju, ale nie pokoju opartego na równowadze zbrojeń, na wzajemnym strachu. Nie, tak nie. To oznacza cofnięcie historii o 70 lat. Kryzys ukraiński powinien być, jeśli się chce, może jeszcze zostać wyzwaniem dla mądrych mężów stanu, gotowych budować w dialogu lepszy świat dla nowych pokoleń. Z Bożą pomocą jest to zawsze możliwe, ale trzeba przejść od strategii siły politycznej, ekonomicznej i militarnej do planu globalnego pokoju. Nie dla świata podzielonego na mocarstwa w konflikcie, tak dla świata zjednoczonego między narodami i cywilizacjami, które się szanują. Sì, a un mondo unito tra popoli e civiltà che si rispettano.